Szanowni Państwo, w środku epidemii Polska wrze. Mamy wielotysięczne manifestacje w całym kraju, kompletne lekceważenie obostrzeń, ale przede wszystkim bardzo brutalny, wulgarny, czasem wręcz bandycki atak skrajnej lewicy na nasze wartości i na nasze świętości. Udało się doskonale rozhuśtać społeczne emocje. Po co? Jaki jest cel tego wszystkiego? O tym teraz będziemy rozmawiać z moimi gośćmi, a są nimi w studiu Michał Karnowski, Tygodnik Sieci. Witam cię, Michale. Witam. A przy naszym telefonie Piotr Andrzejewski, zastępca przewodniczącego Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie sędzio. Dzień dobry państwu. Panie sędzio, od pana chciałbym zacząć, bo wiele osób powtarza i tak chyba trzeba powiedzieć, że tysiące ludzi w Polsce w ostatnich dniach wybrało się na wojnę. Oni bardzo chętnie używają tego hasła. Z kim? Z kim jest ta wojna, pana zdaniem? O co ta wojna? Wojna o praworządność w pierwszym rzędzie i wojna kulturowo-cywilizacyjna w tle. W myśl zasad, mega zasad w Konstytucji, wszystkie organy władzy powinny działać tylko w granicach i w zakresie prawa, a druga mega norma mówi, że każdy człowiek, każdy podmiot obowiązany jest, nie powinien, ale obowiązany jest szanować prawa i wolności innych. Problem jest, jak dalece prawa i wolności uzmysławiane sobie przez jedną grupę społeczną mogą godzić w większość społeczną albo w inne grupy społeczne. Tutaj zarysowała się rzeczywiście wojna i ta wojna została nam wypowiedziana. Nam? Czyli komu, panie sędzio? Nam, czyli cywilizacji, polskiej cywilizacji kulturowej, która dzisiaj jest no niejako na czele, jest przed murzem nie tyle chrześcijaństwa, co humanizmu odziedziczonego w ramach tradycji europejskiej, tradycji łacińskiej, tradycji chrześcijańskiej. To, co dzieje się w Polsce, przecież jest napędzane bardzo sprawną strukturą zarządzającą. Proszę popatrzeć na te samochody, które towarzyszą tej rozbudzonej histerii, bo one rozbudzają histerię. Nie w kierunku środków pokojowych. Można reprezentować różne wartości, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, jak się je praktykuje. Dzisiaj każdy ma na ustach wartości prawa człowieka, prawa kobiet, prawa dzieci. Wszyscy reprezentują jedynie słuszne wartości, natomiast praktykują je w sposób z nimi sprzeczny. I ta praktyka sprzeczna z wartościami jest dzisiaj papierkiem lakmusowym, wydaje mi się, ocen, które powinny być obiektywnie przez nas sformułowane. No tylko co z tego, że my sobie obiektywnie sformułujemy te oceny, pozwolę sobie dopowiedzieć. Michał Karnowski, o co im chodzi? Do czego dąży skrajna lewica, tak jak pytamy teraz w gorących pytaniach? Można powiedzieć, że zależy na kogo spojrzeć, ale jeśli popatrzymy na zachowania i wypowiedzi liderów i tych, którzy mają siłę sprawczą w tych manifestacjach, no to ten plan wyda się dosyć jasny. Posłanka Platformy Obywatelskiej Aleksandra Gajewska, prawa ręka Rafała Trzaskowskiego, przecież onegdaj otwarcie wzywa do obalenia rządu. Pani Lempart, czyli liderka strajku kobiet, liderka tych zadym, mówi, że zaczęła się rewolucja i w konsekwencji może upaść rząd. I dodaje, jeśli nie, to i tak dalekosiężne konsekwencje będą takie, że następna większość parlamentarna wprowadzi legalną aborcję, równość małżeńską i mnóstwo innych rzeczy, bo nie ma już mowy o powrocie do jakiegoś optimum. Czyli widzimy, że tu wcale nie chodzi o wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No tak, zobaczymy, czy rzeczywiście następna większość wprowadzi. Jest taka możliwość, ale ja myślę, że takie próby zastraszania milczącej większości, do tej pory milczącej większości, to jest cecha charakterystyczna tych środowisk. One są bardzo krzykliwe, bardzo agresywne i zawsze próbowały oddziaływać także groźbami, tak? No, pamiętam, Jacek Żakowski kiedyś nawet groził, że tych, których uzna trzecia RP za pisowców, no to tym będą dzieci prześladowali, więc to nie jest nic nowego. Ja myślę, że to
tego, jak on się do Hezbollahu nawet potrafił odwoływać swego czasu. Tak sugerował, że należy tutaj pogonić dzieci tak zwanych pisowców, ale do tego, co powiedział bardzo tak mądrze, w sposób uporządkowany pan sędzia Piotr Andrzejewski, czyli do ataku na praworządność, do ataku na naszą cywilizację polską, zachodnią, łacińską, no trzeba dodać rzeczywiście ten kolejny element, najbliższy chyba w planie, to się wszystko ze sobą wiąże, ale właśnie próba przejęcia władzy. Czy to się różni czymś od KOD-u? Czy to się różni czymś od puczu grudniowego? Zmieniają się hasła, zmieniają się być może nawet organizatorzy, pewien poziom radykalizmu, ale to jest wciąż to samo. To znaczy, przegrywamy wybory, więc dopadniemy was, przejmiemy władzę, odzyskamy władzę, którą uważamy za naturalną jakby w naszych rękach, za pomocą ulicy. Myślę, że to się dzieje, to obserwujemy. No różni się tyle, że w tej chwili przerywa się msze w kościołach, niszczy się kościoły, dokonuje profanacji. No tak, ale jeżeli obserwowaliśmy na przykład wcześniej internet, no to czy to jest język inny? Oczywiście jest to pewne przekroczenie granicy, ale czy nie przekraczano tej granicy, gdy wołano z okładek wysokonakładowych gazet Michnika, aborcja jest okej, jest fajna? Ja się tego spodziewałem. Znaczy po tym wyroku myślałem mówiąc szczerze, że to nawet ostrzej pójdzie. Mam takie poczucie, że jest to absolutnie oczywiste, że jest ten poziom napięcia politycznego w Polsce. On jest także wokół tematów związanych z aborcją. I co więcej, tutaj nad to się wszystko nakłada na tło, jakim jest poddenerwowanie społeczne, napięcie społeczne w związku z epidemią. Podglądamy w tej chwili to, co się dzieje na sali plenarnej Sejmu, bo widzimy, że i tam niestandardowe działania posłów opozycji, ci, którzy zachęcają do tego, żeby ludzie wychodzili na ulicę, żeby uczestniczyli w tej rebelii, w tej rewolcie, też prowadzą jakąś swoją akcję, sprzeczną oczywiście z regulaminem Sejmu, z dobrym obyczajem i ze wszystkimi dotychczasowymi normami w tej chwili w parlamencie. Widzimy gdzieś tam również Straż Marszałkowską, będziemy jednym uchem przysłuchiwać się temu, co dzieje się przy ulicy Wiejskiej, państwa informować o tym, co się dzieje na sali plenarnej. Natomiast wróćmy do rozmowy i do pana sędziego Andrzejewskiego. Panie sędzio, jak się bronić przed tą próbą rewolucji? Co my powinniśmy, co możemy robić? Co może i powinno robić państwo, ale też my wszyscy obywatele? No, przede wszystkim jest konieczna interwencja zdecydowana i nieodłożona w czasie w zakresie przestrzegania prawa przez karanie tych, którzy godzą w normy prawne, godząc jednocześnie w podstawowe zasady, to jest szacunek dla pozostałych bliźnich i szacunek dla organów państwa, ale i dla innych ludzi. Tak jak zresztą wspomniałem, mega norma konstytucyjna mówi, że każdy jest obowiązany szanować prawa i wolności innych. Jeżeli się wzywa do tego, żeby ich nie szanować środkami, które są kryminogenne, to powinno się spotkać ze zdecydowanym działaniem i prokuratur, i policji, ale przede wszystkim optymizm budzi utworzenie w tej chwili tej Straży Narodowej. To nie tyle straż powinna się nazywać narodowa, co raczej jakaś defensywa, Fides, defensywny układ w zakresie obrony podstawowych praw innych ludzi przez tych, którzy w mniejszości naruszają ich nie tylko religię, nie tylko bezczeszczo świątynię, ale przede wszystkim fizycznie zagrażają i miotają groźby, które mogą być spełnione i często je spełniają. Ta w tej chwili mobilizacja środowisk anarchistycznych, bo to jest anarchia, tak jak powiedział pan redaktor słusznie, zmierzająca wszystkimi środkami do obalenia władzy, do wprowadzenia zamętu, do destrukcji nie tylko cywilizacji, ale destrukcji aktualnie funkcjonujących organów władzy działających w naszym imieniu, do destabilizacji pokoju społecznego. I tutaj zdecydowane działania, przede wszystkim prokuratur, które się wydają trochę uśpione, no i bardzo budząca optymizm to ta działalność straży niejako społecznej, której w tej chwili stara się przewodzić pan Robert
Bąkiewicz, szef Marszu Niepodległości, czy inni działacze pro-life, którzy uważają, że trzeba chronić dzisiaj miejsca kultu, kościoły, zakładać monitoringi i oczywiście dopuszczać manifestowanie, bo Polska jest dzisiaj wzorcem nie destrukcyjnej, ale takiej bardzo rozwolnionej demokracji w kierunku niezabezpieczenia interesów słabszych. Także ta mobilizacja jest dzisiaj niezbędna, bo samo orzeczenie ma charakter bardzo ważny, ale ono jest tylko pretekstem, tak jak już pan redaktor powiedział, dla rozbujania społecznej destrukcji i to w zakresie, który pokazuje, że za tym stoją siły zorganizowanej przestępczości, która może być bardzo groźna w zakresie naszego bezpieczeństwa, nie tylko poczucia godności, nie tylko wyznawanych zasad, ale przede wszystkim bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Mamy do czynienia z rozbudzeniem patologii masowej w histerii, która zaczyna przybierać również wymiar epidemii. Spójrzmy jeszcze na moment na to, co się dzieje w parlamencie. Ja poproszę, żebyśmy zobaczyli, ale też mieli możliwość posłuchania, jeśli taką możliwość mamy, co tam się dzieje, bo widzieliśmy w międzyczasie kątem oka jakąś rozmowę Włodzimierza Czarzastego z Ryszardem Terleckim, dwóch wicemarszałków Sejmu. Widzimy jakieś zgromadzenie wokół Jarosława Kaczyńskiego, sporo Straży Marszałkowskiej. Czy możemy posłuchać chwilę sygnału z sali plenarnej? Żadnego rezultatu. Za chwilę. Panie marszałku, oni teraz się tam naprawdę proszę udzielić głosu przewodniczącemu klubu. Za chwilę. Panie pośle Nitras, na podstawie artykułu 175 ust. 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle Nitras, nadal uniemożliwia pan prowadzenie obrad na podstawie artykułu 175 ust. 5 wobec Jarosława Kaczyńskiego. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Michale, kto ma w tej chwili najpilniejsze zadania do wykonania? I tutaj spróbujecie nakierować również na klasę polityczną. Czy nie brakuje ci jakiegoś głosu obozu Zjednoczonej Prawicy w ostatnich dniach wobec tego wszystkiego, co się dzieje? Też w kontekście tego, co obserwujemy na sali sejmowej. Jeżeli potraktować Trybunał Konstytucyjny jako głos Zjednoczonej Prawicy, to jest oczywiście bardzo duże uproszczenie, ale też myślę, że jest faktem, jest prawdą, że ten Trybunał Konstytucyjny no, opowiada się za życiem, dlatego że mamy taką, a nie inną większość, która wybiera takich, a nie innych nowych członków Trybunału Konstytucyjnego. Przede wszystkim mamy taką, a nie inną konstytucję. To w ogóle od tego powinniśmy zacząć. Tak, ale to zgoda, bo tutaj warto podkreślać, że także poprzednio wybrani sędziowie TK, ale także i ci, którzy kiedyś byli, jak profesor Sol, profesor Rzepliński, oni jednoznacznie podkreślają, że mamy do czynienia z bardzo szerokim zakresem ochrony życia w naszej konstytucji. No i ta interpretacja, jeśli jest taki wniosek, jest tutaj rzeczywiście jednoznaczna, ale powiedziałbym tak, no ale ten głos wybrzmiał. Jest głos, który jest głosem no, tych środowisk, które dzisiaj rządzą, tak można też powiedzieć, także wykładniczo w Trybunale Konstytucyjnym i teraz raczej jest oczekiwanie, gdzie są obrońcy życia. Gdzie jest na przykład episkopat? Mamy dzisiaj głos rzecznika Konferencji Episkopatu Polski, który zdaje się umywać ręce. Bardzo smutne wydarzenie, jeżeli dobrze je zrozumieliśmy. Mam nadzieję, że tutaj jest jakiś błąd, było to w rozmowie radiowej. Trochę to brzmi inaczej niż to, co mówił chociażby arcybiskup Stanisław Gądecki, no ale mimo wszystko bardzo niepokojące wydarzenie. Ja myślę, że jest w tej chwili przestrzeń dla wszystkich, którzy mówili, nawet naciskali na Zjednoczoną Prawicę, że trzeba zwiększyć zakres ochrony życia nienarodzonego. Gdzie oni są? Gdzie są ich głosy? To, co się zmieniło. Ja tutaj z panem sędzią się zgadzam. To jest i co daje nadzieję, to jest to, że się wreszcie wydaje ta większość milcząca budzić. Pytanie, czy należy biernie w pokoju, w modlitwie akceptować przekraczanie kolejnych granic przez skrajną lewicę, która dąży do bezczeszczenia, do bluźnierstw, do zastraszenia chrześcijan.
No, moim zdaniem to pytanie się unosiło na naszą debatą publiczną i wydaje mi się, że w tych dniach, w tych godzinach jesteśmy świadkami historycznej odpowiedzi. Musimy podjąć kontrdziałania. Przy całej świadomości to mówię, konsekwencje, jakie mogą z tego wyniknąć. Te kontrdziałania są podejmowane, o tym rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy z Robertem Bąkiewiczem. Tutaj stawiamy kropkę, ale tylko na moment, za chwilę kolejny temat. Ja dziękuję Piotrowi Andrzejewskiemu, zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu. Kłaniam się nisko, panie sędzio, dziękuję za poświęcony nam czas. Dziękuję bardzo, żeby dotknąć sedna sprawy, no ale te reguły są nieubłagane. Z Michałem Karnowskim pozostajemy. Dojdzie do nas jeszcze Sławomir Jastrzębowski. Rozmawiać będziemy o Romanie Giertychu, o tym, kim ten pan naprawdę jest. Bo w ostatnich dniach jakoś tak ciszej, ku zapewne jego uciesze, o jego kłopotach.